Cześć, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby powiedzieć Wam o takich trzech najczęściej popełnianych błędach, jakie robią fizjoterapeuci. fizjoterapeuci. No, I to pod kątem takim, czy treningowym, czy pod kątem pracy manualnej, jakikolwiek. Takie tak. y, roboty. No więc od czego sobie zaczniemy? Może ty chcesz od czegoś zacząć? Tak, jeżeli chodzi w ogóle o kontekst sportowców, to mi się też w ogóle nasuwa pierwsza osoba i nawet sytuacja powiedzmy z życia, gdzie jakby zajmowałem się motoryką powiedzmy jednej z dziewczyn, która jest jakby czołową zawodniczką. No i niestety gdzieś tam zdarzyła się taka sytuacja, że przyszedł pewien fizjo X i bez żadnej diagnostyki postanowił, stwierdził, że fajnie by było jakby gimnastyczce troszeczkę mhm. powiększyć zakres ruchu i wiesz, jakby bez wywiadu, bez niczego, łokieć w naprężacz i jazda przed treningiem i mhm. potem młoda wskoczyła na trening, ja o tym nic nie wiedziałem, ona wskoczyła na trening i zaraz mama dzwoni, że kolano się rozsypało, bo oczywiście tam miała bardzo dużą ilość skoków, no i jak jak możecie się domyślić, to jakby rozluźnianie naprężacza nie do końca mogłoby być przed takim treningiem, gdzie jest dużo skoczności nie powinno się to raczej wydarzyć, a on chciał pokazać, że troszeczkę może ten zakres ruchu w biodrze się trochę powiększy, i tak. tak dalej. Pytanie czy. On się prawdopodobnie nawet powiększył? Tak. No i słuchaj. No i no. teraz jakby pytanie tylko, po co gimnastyczce, która zakłada nogę za głowę, jeszcze większy zakres ruchomości, tak? Tak. Albo przynajmniej wypracowany w ten sposób, nie? więc tutaj oczywiście wyszło mhm. jakby brak fizjologii, tak. to to raz I, i brak jakby zrozumienia też specyfiki sportu na pewno, no bo też powinniśmy myśleć o tym, że jeśli nagle dostajemy bardzo dużo luzu mhm. w jakimś miejscu, to nasz mózg może nie do końca czaić to, że my mamy taki zakres ruchu i, tak. i my przede wszystkim nie poruszamy się w nim w sposób bezpieczny. Zazwyczaj to, że mamy zakres ruchu taki, a nie inny, jeśli on jest w jakiś sposób zmniejszony, no to też jest reakcja naszego organizmu na to, że no, prawdopodobnie nie powinniśmy teraz mieć większego. Tak, 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 no. dokładnie. Poza tym są takie struktury, które jakby, no, jakby sam naprężacz, mm -hmm. jak, jak, jak sama nazwa wskazuje, powinien być w jakiś tam sposób naprężony i mm -hmm. powinien nam tam zabezpieczać to, to kolano, szczególnie właśnie jak bierzemy pod uwagę skakanie, czy też taki achilles i jeżeli mm -hmm. miałbym sprintera, to nie, nie wleciałbym mu w wedew achillesa jakimś Takimi tym, tak jakby jest. zaraz miał biegać sprinty. Nie? Dokładnie. Nie? Więc to jest coś takiego, co mi się wydaje, że jakby wiele osób za, zapomina i ma mhm. jakieś tam techniki, e, gdzieś tam zrozumiało jakiś masaż i tak dalej, ale kompletnie nie, ma, nie mają odniesienia do tego, co się dzieje w sporcie, do tego, co ten zawodnik może wymagać pod kątem w ogóle specyfiki i mhm. tego, co w ogóle robi, nie? Więc tu możemy tak. też przejść do y, kolejnej rzeczy, czyli jakby y, specyfika sportu, ulokowanie co kiedy gdzie na co i co ten w ogóle mm -hmm. jakby często fizjoterapeuci nie mają y, odniesienia do realiów tego sportowca, tego co on robi y, na różnych etapach w treningu, tak. w trakcie całego procesu, nie? Okej. Okay. Czy ten y pierwszy moglibyśmy sobie podsumować jako rozluźnianie na pałę wszystkiego co jest napięte. Dokładnie tak. Lepiej Dokładnie. Nie więc słuchajcie, jest bardzo duża szansa, bardzo duże ryzyko, że my po prostu rozluźniamy jakąś kompensację. Tak. Więc nawet jeśli sobie pacjenta takiego badamy tylko pod kątem tego czy coś jest napięte, czy jest luźne, mhm. no słuchajcie, no, generalnie sportowcy będą mieli tych napięć dużo, tak. co nie znaczy, że to wszystko trzeba na siłę rozluźniać. Nie? Więc to przede wszystkim wiesz, że badanie. Dobra, więc druga rzecz dotycząca jest specyfiki. Mhm. Czyli ogólnie jakby wszczelenie się przede wszystkim jakby w temat i zrozumienie tego, co dany sportowiec zrobi, jakich ruchów potrzebuje mhm. i nieograniczanie mu wszystkiego, bo opcja A jest taka, że akurat on może być w trakcie przygotowań do ważnych zawodów i odcięcie go od tego może powodować tylko i wyłącznie obniżenie jego performance'u. Mhm. Niezrozumienie jakby specyfiki i tego, jakich mięśni, co będzie używał, jakie obciążenia zachodzą na treningu i co, co tak, na czym ten trening się opiera, na jakich ćwiczeniach, bo jeżeli przynajmniej jestem w stanie zrozumieć, jakie ćwiczenia jakie obciążenia tam wchodzą, to jestem w stanie jakby wyedukować sobie osobę, że słuchaj, dobierzemy Ci inaczej przerwy, dobierzemy Ci na razie jakieś ćwiczenia akcesoryjne, które albo Cię wesprze, bo jesteś akurat mhm. na takim, że musimy Cię podtrzymać przy życiu, bo masz zaraz mecz o wszystko i potem na off będziemy sobie robić różne rzeczy, bo często jakby ludzie nie wiedzą, że jakby pewne rzeczy powinniśmy robić na off tutaj na etapie jakby mhm podtrzymywania do ważnych zawodów będziemy tak. robić to, czasami trzeba będzie podjąć decyzję i tutaj zaraz pewnie przejdziemy do trzeciej rzeczy jako takiej kooperacji. Tak, czyli ta druga to jest w każdym razie nieumiejętność wstrzelenia się w dobry mhm. moment. Zgadza się. Nie? Dokładnie, czasami może być tak, że jakieś działanie mhm. jest z gatunku dobre, tylko że jest w nieodpowiednim momencie. Zdecydowanie tak. W momencie, tak. kiedy na przykład mamy jakiś pik treningowy, występuje już duże zmęczenie materiału, no to dorzucanie tam bardzo mocno do pieca dużej ilości bodźców, no potrafi mhm. doprowadzić do tego, że nam pacjent się po prostu nie? więc to może być bardzo sytu podobna sytuacja do tej, o której mówiłeś na początku, no, albo po prostu będzie się czuł jeszcze gorzej. Zdecydowanie. Niż się czuł. No to znowu dwa tematy, które bardzo często się ze sobą łączą, albo robienie czegoś na pałę. I jeszcze w dodatku dobieranie czasu na pałę. Tak, to już No i trzecia, jakby brak komunikacji jakby z trenerem mm -hmm. głównym i jakby współgrania tutaj, bo jakby nasza terapia też jest stresorem, tak? Przebodcujemy mm -hmm. daną osobę, a ona pójdzie właśnie robić jakieś inne rzeczy na treningu i jeszcze bardziej się przebodźcuje. I w ogóle w kontekście tygodnia też nie wiemy, co, co ona robi. To jest jedna rzecz. Druga, no to jak nie mamy tej komunikacji, no to niestety bardzo często możemy robić sobie na przekór, pod górkę. Nie? Ja będę robił coś, ja nie wiem, co robi trener, trener będzie jakby moje działania negował, no i jakby zaczniemy się wykluczać. I każdy swoje ego, każdy sobie pompuje, bo jestem zajebisty, jestem zajebisty, no ale sorry, sorry. Czasami trzeba ego schować do, do kieszeni, i jeżeli ja wiem, że nie mogę sobie pozwolić na popisówę terapeutyczną, no to. Ja chowam swoje narzędzia i robię tyle na ile mogę i czasami mhm. muszę zrezygnować po prostu z wielu tak, rzeczy tak, tak. bo za dużo bodźców to też nie będzie działało na korzyść, nie? Dokładnie. Dla, nie? Czyli tutaj jakbyśmy mieli z kolei jakąś radę mhm. wyciągnąć no to taką, że przede wszystkim musi być dobra ta komunikacja, najlepiej to z trenerem. Tak. Dlatego, że zawodnik nie zawsze jest pełni świadomy tego co ma na myśli trener i to jest generalnie normalne w sporcie. Mhm. I druga rzecz, często też dobra komunikacja z tym pacjentem. Thanks. Wyjaśnienie mu dokładnie, dlaczego my to robimy, dlaczego to jest ważne. No bo raz, że to trochę nasza, to terapia nabiera szerszego kontekstu, jakiejś wiarygodności też. No zwłaszcza kiedy przychodzi nam do głowy coś, żeby tutaj znowu komuś zakazać czegoś. Wbrew temu, jakby, co, mówi, co mówi trener. I teraz taki nasz pacjent nie wie za bardzo, czy ma teraz bardziej posłuchać fizjoterapeuty, bardziej posłuchać mhm. trenera. Prawdopodobnie we trójkę byśmy tak. byli w stanie y, bardzo dobry, y, kompletny jakiś taki plan tego leczenia ułożyć. Taki, który by się mógł dobrze wstrzelić czasowo, y, w, jakby w cały sezon, czy, czy w jakiś tam y, element tego planu treningowego. Tak. No ja Ci powiem mm -hmm. jeszcze tak na, na prostym przykładzie. Nie? Pracuję sobie z kadrą polskiej w gimnastyce. Mm -hmm. No i teraz mamy, wiesz, mamy e, kilka typów zawodników, bo mamy zawodników, którzy akurat mają do Olimpiady w tym momencie e, do 2024, to są dorośli mm -hmm. ludzie, mm -hmm. e, którzy już mają jakby wiesz, cały swój profil e, wszystkich rzeczy, które przeszły w swoim życiu e, dosyć mocno rozbudowany e, i tego jak e, trenowały i tak dalej do nich będzie inna periodyzacja, powiedzmy, i mm -hmm. inne dołożenie różnych obciążeń. Mamy dzieci, które dopiero startują swoje przygotowanie, więc do nich jakby już model jakby treningowy w postaci, wiesz, kilku najbliższych lat można inaczej rozplanować niż do mm -hmm. tych starych i wyciągnąć na nich, powiedzmy. Wyciągnąć wnioski z tych starych, coś, jakie błędy zostały tam popełnione. No i mamy tam tych ludzi, którzy są po środku, do których też troszeczkę inaczej, jakby będziemy celować, bo oni są na innym etapie kształtowania. No i teraz, jakby co jest kluczowe, to to, że wiesz, potrafimy usiąść czasami z trenerami i wytłumaczyć: no słuchajcie, chłopy, na prosty rozum, nie? Ja zajmuję się tym i ja widzę takie i takie rzeczy i robię to dlatego, bo według, nie wiem, fizjologii to i mm -hmm. to wymaga u tej osoby tego i tego. Jak oni to zrozumieją, oczywiście w prosty sposób, nie? Nie, nie, jakby nie, nie musimy tutaj jakimiś trudnymi nazwami. Yy... Przechodzić z fizjologii, tylko w prosty sposób wytłumaczyć im, dlaczego ja bym widział takie ćwiczenia, kiedy je wdrożyć. Oni mhm. mówią, że w tym momencie mamy taką i taką fazę, te tak. zawody są ważne. No to dobra, to wymyślmy coś, gdzie ja nie będę musiał jakby dużo ingerować, a możemy to wrzucić jakby w takie przygotowanie, mhm. powiedzmy, motoryczne, gdzie robicie to nie wiem, 15 minut, wrzucacie, bo macie jakby czas na przygotowanie fizyczne poza treningiem technicznym. No, to wrócimy sobie w tym dniu to, w tym dniu to, na tym etapie nam by pasowało to, na tym etapie mamy więcej, żeby łatać dziury mm -hmm. nie? i sobie, wiesz, działać, a na tym etapie w gruncie rzeczy no, z, tymi, z tymi zawodnikami, na przykład starszymi, inne rzeczy będę robił, z tymi młodszymi tu możemy wdrożyć inny pro, proces treningowy tak. i uczyć się mm -hmm. i próbować modyfikować nasze metody. Po czym spotykać się co trzy miesiące i zobaczyć, jakie nam to przynosi rezultaty, to, 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 kto gdzie popełnia błędy i po prostu uczyć się od siebie. Wzajemnie. Dokładnie. Ja tutaj bym jeszcze tylko uzupełnił e, Twoją wypowiedź. Od, odniosę się do tego, że na przykład ty jesteś w stanie też od razu zaproponować jakieś ćwiczenia. Mhm. E, ja, na przykład, z kolei ze swojej praktyki jest. E, najwięcej mam akurat pacjentów związanych gdzieś tam ze sportami siłowymi, mhm. ale czasami też pracuję z pacjentami, którzy. No, ten sport jest jakby definitywnie inny, więc nie jestem w stanie zaproponować bardzo dobrego ćwiczenia, które Podnik, by im a? akurat coś pomogło. Więc tutaj w komunikacji z trenerem może być bardzo dobre wykorzystanie tego, że oni z kolei tych ćwiczeń bardzo dużo znają. Mhm. Więc ja mogę zasugerować na przykład coś w stylu: wiesz, ja bym tutaj wrzucił jakieś ćwiczenie, które nie będzie wykorzystywało. Na przykład obciążania kolana w takiej albo takiej osi. Tak. Tylko bym wrzucił coś, co będzie powiedzmy gdzieś prostsze, będzie w takim ułożeniu, no i generalnie trener będzie wiedział, co wtedy mhm. zrobić jednocześnie będzie też wiedział, czego unikać w innych elementach, tak, 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 tak. które my być może byśmy na przykład przegapili, bo mamy jakiś albo nieaktualny plan mhm. tego zawodnika, albo trochę czasami nawet mylne pojęcie o tym, co on może na tym treningu robić. Nie? Zgadza się. No dlatego też jakby w kontekście tego, na końcu, co na końcu powiedziałeś, to ważne jest to, żeby czasami wyjść z gabinetu mhm. i jak mamy taką grupę takich powiedzmy sportowców, którzy często do nas trafiają, pojechać do nich na trening, tak. pooglądać, zobaczyć, i porozmawiać z tym trenerem, co wydaje Ci się, że jest takie dla niego najbardziej obciążające, przeciążające? Mhm. Jak można by było zmodyfikować to? Czy to rozłożyć gdzieś w treningu, żeby gdzieś miał odpoczynki? Czy może po prostu jakieś dodać ćwiczenia, które by wzma wzmacniały jakąś konkretną funkcję, nie? Mhm. która jest gdzieś tam za zaburzona albo jest pomijana jakby w przygotowaniu, nie? a być może jest w jakiś sposób ważna, żeby jakiejś tam minimalnej prewencji dokonać, nie? Dobra. Słuchajcie, także udało nam się Coś wykrzesać. Coś wykrzesać. Myślę, że coś fajnego na te mhm. trzy tematy udało nam się powiedzieć. Dla osób, które gdzieś tam zaczynają swoją pracę w sporcie. Myślę, że to będzie dosyć dużo na start. Jeśli uważacie, że są też jakieś inne bardzo ważne rzeczy, o których nie powiedzieliśmy w kontekście pracy ze sportowcami, ja wiemy, że jest ich generalnie jeszcze bardzo dużo, tak. bo to jest bardzo szeroki temat, to oczywiście śmiało piszcie je w komentarzu. Chętnie też na takie tematy sobie Powiemmy. podyskutujemy. Zgadza się. Także zostawcie lajka, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych materiałach. Ciao. Podróż.